Królowa Elżbieta II jest jedną z najdłużej panujących monarchiń w historii. Objęła tron w 1952 roku. Spotkała się z tyloma światowymi przywódcami, co żadna inna głowa państwa. Była świadkiem rewolucyjnych zmian, tak w kraju, jak i na świecie. Dbała o to, by monarchia nadążała za zmieniającym się społeczeństwem. Nieudane małżeństwa trójki z czworga jej dzieci oraz jej siostry Małgorzaty głęboko nią poruszyły. Rozwody i ujawniane skandale zrujnowały idylliczny wizerunek rodziny królewskiej, czego kulminacją była śmierć księżnej Diany w 1997 roku. Rodzina królewska mierzyła się wtedy z największym kryzysem od czasu abdykacji króla Edwarda VIII w 1936 roku. Królowa zdołała jednak odświeżyć wizerunek i zmodernizować monarchię, zachowując jej koloryt i przepych. Obchody diamentowego jubileuszu podkreślają popularność, jaką cieszy się monarchia. Książę Karol zawarł drugie małżeństwo. Książę William również się ożenił. Królowa ma powody sądzić, że fundamenty, które położyła pod monarchię, przetrwają. Królowa Elżbieta II. Życie w służbie. Królowa przemierzyła ponad 1,5 miliona kilometrów i odbyła ponad 250 zagranicznych wizyt. W październiku 2011 roku odwiedziła Australię, jeden z krajów wspólnoty narodów, którego jest monarchinią. Była to jej 16. wizyta w Australii. Królowa miała wtedy 85 lat i mąż, książę Filip, 90. Utrzymanie więzi ze wspólnotą narodów jest jednym z najważniejszych wyzwań królowej. Osobiste wizyty umacniają relacje i przywołują dawne wspomnienia. W 1954 roku, rok po koronacji, królowa i książę Filip odbyli dwumiesięczną podróż po Australii. Była to pierwsza wizyta panującego monarchy w tym kraju. Pragnę powiedzieć, że bardzo cieszę się, będąc tu wśród Was i że nie mogę doczekać się podróży po Australii. Według szacunków, 1/3 Australijczyków stawiła się powitać 27-letnią wówczas królową. Wielu wciąż pamięta tę historyczną wizytę. Wśród tych witających królową w 2011 roku była Margaret Cunningham, która 57 lat wcześniej wręczała królowej bukiet kwiatów. W jej oczach wciąż widać to samo ciepło. Niektórych zastanawia, czy 86-letnia królowa wytrzyma tak długą podróż, czy też zadanie utrzymania więzi z Australią i innymi krajami wspólnoty narodów spadnie na innych członków rodziny królewskiej. W 2006 roku z okazji 80. urodzin królowej w katedrze Świętego Pawła odprawiono nabożeństwo dziękczynne. W imieniu całego narodu przemawiał arcybiskup Canterbury Rowan Williams. Rocznice urodzin żywo przypominają nam o naszym wspólnym człowieczeństwie i powołaniu do wspólnej podróży przez czas. Zatem dziś, Wasza Królewska Mość, dziękujemy za dary życia i doświadczenia. Po mszy tłum miał okazję wyrazić swoją sympatię. Śmierć księżnej Diany zaledwie kilka lat wcześniej spowodowała niebywałą reakcję opinii publicznej. Królowej jednak udało się odbudować popularność monarchii. Książę Karol tak oddał hołd swojej matce. Jestem niezmiernie dumny, że mogę jej publicznie pogratulować i podziękować w imieniu nas wszystkich za jej poświęcenie i wspaniałą wartość, którą wniosła do służby. Rozwody trojga z czworga dzieci królowej podważyły wizerunek rodziny królewskiej Windsorów. Począwszy od małżeństwa księżniczki Anny z Markiem Philipsem, zawartego w 1973 roku, królewskie związki kończyły się rozwodem i skandalem.
Kto mógł przewidzieć kłopoty, jakie przyniesie rodzinie królewskiej małżeństwo Karola, księcia Walii, z Lady Dianą Spencer z 1981 roku? Małżeństwo księcia Andrzeja z Sarą Ferguson z 1986 także się rozpadło. Po rozwodzie z Karolem w 1996 roku Diana utraciła tytuł jej królewskiej mości. Rok później zginęła w wypadku samochodowym. Wyprawiono jej królewski pogrzeb, godny matki przyszłego króla Anglii. W 2005 roku, podczas prywatnej cywilnej ceremonii, Karol poślubił swoją wieloletnią kochankę, Camille Parker Bowles. Ślub Karola i Diany miał miejsce w katedrze Świętego Pawła. Dla królowej był przedłużeniem królewskiej linii. Dzień, w którym książę Walii poślubił Lady Dianę Spencer, był dla królowej wspaniałym dniem. To był sygnał, że ciągłość rodziny królewskiej zostanie zachowana we właściwy sposób. Istniała obawa o Dianę, która była dość młoda. Królowa była szczęśliwa i zadowolona, że jej syn się żeni i że ciągłość rodu Windsorów będzie zachowana. Niedługo po ślubie Diana zaszła w ciążę. Początkowo jej problemy zdrowotne ukrywano przed opinią publiczną. Kilka dni po widocznej tu scenie Diana rzuciła się ze schodów królewskiej rezydencji Sandringham w hrabstwie Norfolk. Królowa musiała wiedzieć o problemach od początku. Zręcznie ukrywała przed opinią publiczną fakt, że Diana z wielkimi trudnościami przystosowuje się do roli żony. Królowa od dzieciństwa ukrywa prywatne uczucia przed opinią publiczną. Oddając hołd Dianie, nie dała po sobie poznać, jak wiele napięć wywołały za murami pałacu życie i śmierć księżnej. Monarchia trwała dalej. Tymczasem królowa musiała sprostać decyzji księcia Karola o ślubie z kobietą, którą Diana nazywała trzecią osobą w małżeństwie. Nim opinia publiczna się o niej dowiedziała, Camilla Parker Bowles przez kilka lat była kochanką Karola. Po śmierci Diany Karol nie ukrywał już romansu z rozwódką. Walka o uzyskanie społecznej akceptacji zaczęła się od pojawienia się pary przed londyńskim hotelem Ritz w 1999 roku. Prasa uważnie śledziła każdy następny PR-owski ruch dwojga. Za sprawą serii wydarzeń dla organizacji charytatywnej Karola, Camilla stała się osobą publiczną. Jednak zgodnie z prawem, na ślub zgodę musiała wyrazić królowa. Książę Karol jest zapewne jedynym w dzisiejszych czasach 56-letnim mężczyzną, który musiał prosić o zgodę na ślub swoją matkę. Fakt, że oboje byli rozwodnikami, wykluczył możliwość ślubu kościelnego. 9 kwietnia 2005 roku w ratuszu w Windsorze para wzięła ślub cywilny. William i Harry byli jednymi z nielicznych gości na ceremonii. Królowej nie było. Arcybiskup Canterbury, Rowan Williams i prywatny sekretarz królowej Sir Robin Janurin odradzali jej uczestnictwa w ceremonii ślubu cywilnego. Królowa jest przecież głową kościoła anglikańskiego. Królowa wzięła udział w kościelnym błogosławieństwie w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze. Wbrew oczekiwaniom, Camilla została członkinią rodziny królewskiej. Królowa niepokoiła się, jaki wpływ będzie to miało na monarchię. Obawiała się, że poddani nie zaakceptują Camilli. Była w końcu kochanką Karola, gdy ten był rzekomo zakochany w Dianie. Jednak Camilla ma wspaniały wpływ na księcia Karola i szczerze go kocha. Królowa z dnia na dzień coraz bardziej ją lubi. Camilla ciężko pracowała nad zdobyciem powszechnej akceptacji. Udało się to w dużej mierze dzięki wsparciu królowej.
Jej królewska wysokość, księżna Cornwalli, unika używania tytułu księżnej Walli, który jednoznacznie kojarzy się z Dianą. Gdy Karol obejmie tron Anglii, Kamila ma otrzymać tytuł księżnej małżonki. Kamila zdobywa przychylność ludzi w sposób, który wcześniej wydawał się niemożliwy. Królowa doszła do wniosku, że monarchia jest w bezpieczniejszych rękach niż można było przypuszczać. Jednak wciąż istnieje wobec Kamili silna opozycja, dlatego raczej nie zostanie królową. Chociaż kiedy Karol obejmie tron, kto wtedy powie, że nie powinna być królową? Książę Andrzej w 1986 roku poślubił Sarę Ferguson i został księciem Yorku. Również i z tym małżeństwem wiązano duże nadzieje. Ale podobnie jak Diana, nowa księżna Yorku rozczarowała królową. Doświadczenia Diany i Sary Ferguson są diametralnie różne od tych królowej. Elżbieta wychowywała się w pałacu Buckingham i w zamku w Windsorze. Od małego przygotowywano ją do roli królowej. Nie rozumiała problemów, z jakimi borykają się Diana i Sara Ferguson. Nie rozumiała szczególnie księżnej Yorku. Obie są żonami oficerów marynarki wojennej, a królowa mile wspomina pierwsze lata małżeństwa. Nie potrafiła zrozumieć, że księżna Yorku może mieć inny stosunek do zajęcia męża. Z czasem stało się jasne, że Diana i Sara mają trudności z przystosowaniem się do królewskiego życia. Królowa jednak starała się im pomóc. Kiedy księżna Walli czuła ze strony mediów presję, to królowa wezwała dziennikarzy do pałacu. Uważała, że musi zadbać o spokój swojej synowej i postanowiła ją chronić. Księżna Walli była dla królowej jakby uroczą, kapryśną siostrzenicą. Królowa znała Dianę od dziecka. Wiedziała, że jest inteligentna, czuła i potrafi zdumiewać. Na początku małżeństwa Diany i Karola, podczas oficjalnej kolacji w zamku Balmoral, Diana usiadła mężowi na kolanie i dała mu buziaka. Czegoś takiego w rodzinie królewskiej jeszcze nie widziano. Królowa pokręciła tylko głową z uśmiechem. Królowa była na ślubie syna księżniczki Małgorzaty, wicehrabiego Linley, z Sereną Stanhope w 1993 roku. David Linley, jak i jego siostra Lady Sara Armstrong-Jones, byli w bliskich kontaktach z królową. W 1960 roku księżniczka Małgorzata wyszła za mąż za lorda Snowdona. W 1978 roku para rozwiodła się. Dziećmi ze związku zaopiekowała się królowa. Królowa uwielbia dzieci księżniczki Małgorzaty, zwłaszcza Lady Sarę, która jest jej ulubioną siostrzenicą. Jest także bardzo dumna z lorda Linleya. We wczesnym dzieciństwie dzieci księżniczki Małgorzaty myślały, że królowa jest ich matką, bo ta często zabierała je ze sobą do Balmoral, kiedy księżniczka Małgorzata i lord Snowdon wyjeżdżali na wakacje. Królowa zapewniała im stabilność i bardzo je kochała. Ta stabilność była na wagę złota. Troje z czworga jej dzieci było rozwodnikami, a wnuki musiały żyć niejako w dwóch domach. Królowa szczególnie przywiązała się do synów Karola, Williama i Harry'ego. William, drugi w kolejce do tronu, nawiązał z babcią bliskie relacje. Gdy małżeństwo rodziców Williama rozpadło się, kontakt młodego księcia z resztą rodziny osłabł. Williama i Harry'ego królowa poznała w ostatnich latach znacznie lepiej. Pod koniec związku Karola z Dianą królowa prawie nie widywała wnuków, ale w ciągu ostatnich 10 lat patrzyła, jak dorastają. Chociaż teraz widuje ich rzadziej, jest z nich bardzo dumna, zwłaszcza z księcia Williama.
W 1992 roku po serii szokujących skandali książęta Yorku, jak i Walii rozstali się. W tym samym roku księżniczka Anna rozwiodła się i ponownie wyszła za mąż. Rozwody wydarzyły się jeden po drugim. Królowa pożaliła się bliskiemu przyjacielowi, co źle zrobiliśmy. Niezwykle ciężko jest być królową i matką jednocześnie. Każda kobieta na kierowniczym stanowisku coś o tym wie. Scheda po królu Jerzym V i królowej Marii też ma tu coś do rzeczy. Ta powściągliwość w wyrażaniu emocji, zamiatanie problemów pod dywan, brak komunikacji. To też rezultat życia w wielkich domach, jak pałac Buckingham. Żyje się tam osobno. Każdy ma własny apartament i własną służbę. Rodzina rzadko kiedy spotyka się posiedzieć przed telewizorem. To inne życie. 20 listopada 1992 roku wybuchł pożar w zamku w Windsorze, dokładnie w 45. rocznicę ślubu królowej. Zniszczenie ulubionego domu królowej głęboko ją zasmuciło. To tu spędziła ze swoją siostrą wojenne lata. Osobiście nadzorowała ratowanie rodzinnych skarbów. Roku 1992 nie będę wspominała z największą przyjemnością. Mówiąc słowami jednego z bardziej życzliwych mi korespondentów, rok ten okazał się być annus horribilis. Podejrzewam, że nie tylko ja tak uważam. Gorzej być nie mogło. Małżeństwa jej dzieci rozpadały się jedno po drugim. W prasie ciągle pisano o kolejnych skandalach. Cała uwaga mediów skupiała się na prywatnym życiu rodziny królewskiej. Królową zaczęto otwarcie krytykować. Przez całe jej życie opinia publiczna była jej życzliwa, a teraz się od niej odwróciła i nie chciała ponosić kosztów pożaru w Windsorze. Królowa była tym zaskoczona i głęboko ją to dotknęło. Świat opłakiwał śmierć Diany, a opieszała reakcja królowej była powodem krytyki. Śmierć Diany w oczywisty sposób wstrząsnęła królową, ale nie o samą Dianę, księcia Karola, czy własną rodzinę wyrażała ona troskę. Martwiła się o wnuki. William i Harry przez cały czas byli z królową w Balmoral w Szkocji. Starała się ich ochronić najlepiej, jak tylko potrafiła. W Balmoral królowa dowiadywała się o rosnącym w kraju napięciu. Uwagę przykuł brak flagi na maszcie pałacu Buckingham. To nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Natychmiast wydano rozkaz wywieszenia flagi do połowy masztu. Królowa była zdezorientowana, o mały włos, a popełniłaby poważny błąd. Prawdopodobnie dlatego, że zbytnio skupiła się na wnukach. W pochodzie za trumną Diany, Williamowi i Harremu towarzyszył ich dziadek. To książę William poprosił dziadka, by szedł z nimi w kondukcie pogrzebowym. Książę Filip życzyłby sobie mieć takiego syna. Jest bardzo dumny z wnuków. Książę Harry imponuje mu swoją zaciętością. Na swój sposób jest im bardzo oddany. Śmierć Diany wywarła trwały skutek na monarchii. To był punkt zwrotny. Monarchia radykalnie zmieniła podejście, zarówno do przeszłości, jak i przyszłości. Monarchia musi trwać dalej. Przyjmowanie światowych przywódców jest jednym z najważniejszych obowiązków królowej. To element budowania mostów i cementowania międzynarodowych przyjaźni. W 1991 roku gościem bankietu na zamku w Windsorze był prezydent Polski, Lech Wałęsa. Stół zastawiono najlepszą chińską porcelaną, srebrem i kryształami. 300 osób z obsługi serwowało gościom przepiórcze jaja, turbota, cielęcinę i brzoskwinie. Dla wielu osób było to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Dla królowej 65. państwowy bankiet.
Wnoszę toast za państwa Wałęsów oraz za pomyślność i szczęście narodu polskiego. Międzynarodowa dyplomacja oznacza częste zagraniczne wizyty. Królowa Anglii jest jedną z najczęściej podróżujących monarchiń w historii. Jej wiarygodność, profesjonalizm i zrozumienie spraw zagranicznych nie podlegają żadnym wątpliwościom. Było to widać podczas wizyty w Niemczech w 1992 roku. To była pierwsza wizyta królowej w tym kraju od czasu upadku komunizmu i zjednoczenia Niemiec. Przyjechała wesprzeć nowo zjednoczoną republikę i wzmocnić więzi między oboma krajami, przerwane przez dwie wojny światowe. Jej przemówienie pozwoliło odsunąć na bok dawną wrogość. Jak to bliscy przyjaciele, nie zawsze musimy się we wszystkim zgadzać, ale postarajmy się, by słońce nie zachodziło nad naszym gniewem. Wizyta w USA miała na celu wzmocnić szczególne relacje między krajami. W 1991 roku królową przyjmował George Bush senior. Tego typu wizyty mają swego rodzaju symbolikę wymykającą się analizie, pomagają jednak dotrzeć do ludzkich serc. Królowa jest głową państwa w Australii i 15 z 54 krajów Wspólnoty Narodów. W 1992 roku królowa po raz kolejny odwiedziła Australię. W kraju panowały wówczas silne nastroje republikańskie. Jednak popularność królowej potwierdza tylko jej pozycję jako monarchini. Podczas podróży królowa odsłoniła przedstawiający ją portret. Ten ukazuje powściągliwy charakter kobiety kryjącej się za koroną. Królowa jest z natury osobą beznamiętną. Nie przeżywa wielkich wzlotów i upadków. Przyjmuje życie takim, jakim jest. Potrafi przyglądać się sprawom z boku, unika emocjonalnych i moralnych konfrontacji. Elżbieta i jej siostra Małgorzata wiodły szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo. Do czasu, gdy w 1936 roku ich rodzice zostali królem i królową Anglii. Ojciec Elżbiety, Grzegorz VI, nazywał rodzinę firmą, czasem naszą czwórką. Na Elżbietę duży wpływ miała jej babcia, królowa Maria. Elżbieta nie odziedziczyła po swojej matce ciepła i spontaniczności. Poza królową Wiktorią podziwiała także swoją babcię, królową Marię. Widać między nimi ogromne podobieństwo. Obie były nieśmiałe, formalne, zdystansowane wobec opinii publicznej. Mając 21 lat, Elżbieta, mimo zastrzeżeń jej ojca, zaręczyła się z księciem Filipem z Grecji. Ojciec księżniczki Elżbiety, król Jerzy VI, uważał, że Filip Mountbatten nie był odpowiednim kandydatem na męża. Grecka rodzina królewska nie była szczególnie wysoko ceniona w Europie. Filip nie miał znaczącego tytułu, majątku ani posiadłości. Jerzy VI uważał też, że Elżbieta jest za młoda, że powinna poczekać jeszcze 4-5 lat. Ona natomiast pokazała charakter i przekonała do swojego zdania matkę. Królowa matka wpłynęła z kolei na męża i ten zgodził się na zaręczyny. W 1947 roku, podczas podróży po RPA, Elżbieta wygłosiła z okazji 21. urodzin mowę. Pragnę zapewnić wszemi wobec, że całe moje życie, długie bądź krótkie, poświęcę służbie Wam i naszej wspaniałej królewskiej rodzinie, której wszyscy jesteśmy członkami. Ale nie podołam tej misji sama. Musicie do mnie dołączyć, do czego Was zachęcam. Wiem, że wasze wsparcie będzie niezawodne.
Niech Bóg pomoże mi spełnić obietnicę i niech błogosławi każdemu, kto zechce mieć w tym swój udział. Niespełna pół wieku później królowa wróciła do kraju, w którym zaszły wielkie zmiany. W 1961 roku z powodu polityki apartheidu RPA wystąpiła ze Wspólnoty Narodów. Gdy apartheid zniesiono, w 1994 roku kraj został ponownie do wspólnoty przyjęty. Podczas wizyty w RPA w 1995 roku królowa spotkała się z Nelsonem Mandelą, który później stał się jej bliskim przyjacielem. Rok później Mandela odwiedził Londyn. Królową Elżbietę II nazwał swoją przyjaciółką. Królowa nie ma uprzedzeń rasowych. Rasa jest jej obojętna. Jednym z jej przyjaciół jest Nelson Mandela, który bardzo imponuje królowej i innym członkom rodziny królewskiej. Królowa była pod ogromnym wrażeniem jego szczerości, uczciwości i współczucia dla innych. Mandela zdawał sobie sprawę z szacunku, jakim darzyła go królowa i też bardzo ją sobie cenił. Są ze sobą w bliskim kontakcie. Dość często ze sobą korespondują. Ślub księżniczki Elżbiety w 1947 roku był narodowym świętem. Dla ludzi żywo pamiętających czasy wojny, wydarzenie to było niczym ukojenie. Następczyni tronu Elżbieta była ulubienicą narodu. Jej ślub powiewem romantyzmu i zapowiedzią lepszych czasów. Bogato haftowaną, jedwabną suknię ślubną Elżbiety zaprojektował królewski projektant Norman Hartnell. O takiej sukni ślubnej inne panny młode mogły tylko pomarzyć. Dla poddanych korony brytyjskiej był to dzień radości. Dla samego króla bolesne rozstanie z córką. To był dla króla ciężki czas. Churchill opisał ślub jako jaskrawy rozbłysk na szarej drodze przed nami. Mimo listopadowej pogody, młoda para otwartym powozem przejechała na stację Waterloo, by udać się w podróż poślubną. Towarzyszyła im Susan, ulubiony korgi panny młodej. Nieznana opinii publicznej Elżbieta poślubiła mężczyznę, w którym kochała się od dzieciństwa. Królowa miała 13 lat, gdy ujrzała księcia Filipa po raz pierwszy. Był przystojnym kadetem marynarki wojennej w Dartmouth. Szczupły, wysportowany blondyn, o jakim marzyła każda uczennica. Spotkali się kilka lat później. Zaloty najpewniej odbywały się na odległość. Królowa poznała mężczyznę, którego pokochała i którego nigdy kochać nie przestała. Pierwsze dni małżeństwa para spędziła na Malcie, gdzie Filip stacjonował w bazie marynarki wojennej. Dla księżniczki Elżbiety pobyt ten był jakby ucieczką z klatki. Wychowywała się w czasach wojny na zamku w Windsorze, odizolowana od innych. Na Malcie mogła chodzić na potańcówki, przyjęcia, na plażę. Wiodła zupełnie normalne życie żony marynarza. To był najpewniej najszczęśliwszy czas w jej życiu. Narodziny Karola rok po ślubie były kolejnym powodem do szczęścia i zapewniły dynastii Windsorów potomka. Listy pisane przez Elżbietę świadczą o matczynym cieple i ojcowskiej dumie. Mały Karol był dla młodych rodziców powodem wielkiej radości. W 1950 roku urodziła się Anna. Niedługo potem Elżbieta wyjechała zastąpić chorego ojca. Jechała z państwową wizytą do Australii i Nowej Zelandii. Po drodze zatrzymała się prywatnie w Kenii. Tam dowiedziała się o śmierci ojca. Koronacja Elżbiety II miała miejsce 2 czerwca 1953 roku. Czteroletni Karol i dwuletnia Anna patrzyli przez okno, jak ich rodzice opuszczają pałac w złotej karocy.
Później dołączyli do rodziców i razem z nimi wiwatowali do tłumu z pałacowego balkonu. W tym historycznym dniu świat wszedł w nową erę elżbietańską. Ludzie byli pełni radości. Cieszyli się, że Anglia będzie miała młodą królową. Ponadto w dniu koronacji przyszła wiadomość, że Hillary i Tenzing zdobyli Mount Everest. To jeszcze bardziej podbudowało morale narodu. Z powodu obowiązków jako królowej, matki długo przy dzieciach nie było. Karol bardzo zbliżył się do babci. Protokół otaczający królową zdawał się go dezorientować. Czasem on i Anna dołączali do rodziców podczas zagranicznych podróży, takich jak ta na Gibraltar w 1954 roku, kiedy to nie widzieli matki od pół roku. Karol i Anna urodzili się zanim Elżbieta wstąpiła na tron. Miała wtedy więcej czasu i więcej prywatności. Po koronacji to się zmieniło. Miała dużo pracy i nauki. Musiała odwiedzać kraje wspólnoty. Przed upowszechnieniem się samolotów odrzutowych tego typu podróże zajmowały wiele miesięcy. Książę Filip publicznie okazywał królowej ogromne wsparcie. W sprawach rodzinnych królowa mu jednak ulegała. Odbiło to się negatywnie na Karolu. Wysłano go do szkoły Gordonstone, której Karol był absolwentem. Książę Filip ma w domu decydujące zdanie. To on postanowił posłać Karola do Gordonstone. Królowa wolałaby Eton. Nie pomyślała o synu. Zgodziła się z mężem, że Karola należy posłać do szkoły z internatem. Z perspektywy czasu trudno ocenić, czy to był dobry pomysł. Nigdy się nie dowiemy, jak potoczyłyby się losy księcia Karola, gdyby chodził do szkoły dziennej lub uczył się w domu. Tak czy inaczej, książę Filip był dla syna bardzo surowy. Decyzja okazała się nietrafioną. Książę Karol był w szkole głęboko nieszczęśliwy. Królowa uważała jednak, że jej małżeństwo powinno być tym ówcześnie modelowym, gdzie to mężczyzna rządzi, a kobieta zajmuje się domem. Myślę też, że chciała zrekompensować fakt, że to ona jest w istocie szefem, a książę Edynburga jest na drugim miejscu. Książę Andrzej urodził się w 1960 roku. Książę Edward w 1964. Po 65 latach małżeństwa Elżbieta i Filip pozostają sobie bliscy. Królowa czasem zwraca się do księcia Filipa kochanie, ale gdy ten ją zdenerwuje, mówi do niego Filipie. Wtedy można poznać, że coś jest nie tak. Królowa jest osobą opanowaną. Jeśli już dojdzie do kłótni, to woli pojeździć konno, nakarmić lub wyczesać psy. Nie podnosi głosu, ale kiedy jest niezadowolona lub nie w humorze, daje o tym poznać. W 1977 roku królowa obchodziła srebrny jubileusz panowania. Do katedry świętego Pawła zajechała 200-letnią złotą karocą. Tą samą, w której w 1935 roku swój srebrny jubileusz świętowali dziadkowie Elżbiety, król Jerzy V i królowa Maria. Na trasie przejazdu królowej ustawił się tłum ludzi. Elżbieta II nie spodziewała się tak ciepłej reakcji. Zdumiona wiwatami przed katedrą świętego Pawła, królowa podeszła do poddanych i przespacerowała się wzdłuż tłumu, pierwszy raz w jej panowaniu. Królowa pochodzi z epoki, w której nie robiło się takich rzeczy. Mówi, że po całym dniu spotkań z ludźmi od uśmiechania boli ją twarz. Jak sama przyznała, boleje nad tym, że nie ma uśmiechniętego wyrazu twarzy. Podczas obchodów srebrnego jubileuszu była natomiast szczerze wzruszona i zaskoczona pozytywną reakcją ludzi. Myślę, że nieśmiałość odziedziczyła po królowej Marii. Jest opiekuńcza i uczuciowa, ale ciężko jej to wyrazić.
Ponad 100 tysięcy ludzi przyszło tego dnia pod pałac oklaskiwać królową. 5 lat wcześniej królowa i książę Filip obchodzili srebrne wesele. Ogrywając użycie pluralis majestatis, królowa przemyciła w swoim przemówieniu żart. My, i mam na myśli nas oboje, siedemdziesiąte urodziny księcia Filipa uświetnił salut z 21 armat. W grudniu 2011 roku książę przeszedł zabieg wszczepienia stentu wieńcowego. 5 lat starszy od królowej, książę Filip jest pełen energii i entuzjazmu. Bynajmniej nie pełni roli tylko reprezentacyjnej. W Balmoral w Szkocji para królewska odpoczywa wraz z rodziną i ulubionymi zwierzętami. To wnuczka Susan, suczki, którą królowa zabrała ze sobą w podróż poślubną. Korgi to rasa kojarzona z królową. Wśród swoich psów królowa wydaje się być najszczęśliwsza. W pałacu sama podaje psom jedzenie. Kroi przekąski, przygotowuje ciasteczka i podaje wszystko na małej srebrnej tacy. Niektóre z psów lubią podgryzać gościom kostki. Myślę, że królową to bawi. Po obiedzie na zamku w Windsorze królowa lubi rozsypywać pod stołem psie ciasteczka. Część z nich odkłada na tacę. Któregoś razu pewien spięty biskup, który siedział obok królowej, omyłkowo zjadł kilka psich ciasteczek. Gdy w wieku 60 lat książę Filip musiał zrezygnować z wymagającej fizycznie gry w polo, zainteresował się powożeniem. Dla tak doświadczonego jeźdźca był to sposób na kontynuację występów w zawodach jeździeckich. Nawet po operacji serca książę Filip lubił spędzać w ten sposób czas na świeżym powietrzu. Tak jak on okazuje wsparcie królowej w jej oficjalnej roli, tak i królowa wspiera męża w jego nietuzinkowym hobby. Zawsze znajduje czas, by obejrzeć go na zawodach. Hałaśliwi, natrętni gapie mogą spłoszyć konie, co byłoby niebezpieczne dla woźniców. Królowa czasem daje wyraz emocjom i odgania natrętnych reporterów. Nikt nie śmie sprzeciwiać się królowej. Sama jest znakomitą jeźdźczynią. Często jeździ konno po terenie zamku w Windsorze. Czasem w towarzystwie najmłodszego syna, księcia Edwarda, hrabiego Wessexu. Jest szczęśliwie żonaty i ma 2 dzieci. Królowa uwielbia wyścigi konne. W Ascot posiada tor wyścigowy, gdzie co roku w czerwcu odbywają się gonitwy. Od lat 60. XX wieku, przed rozpoczęciem wyścigów, ma miejsce parada otwartych powozów. Księżna Yorku, Sara, księżniczki Anna i Małgorzata i księżna Walii, Diana, nie podzielały entuzjazmu królowej do oglądania gonitw. Podczas wyścigów widać, że królową ogarnia dziecięca radość. Jej twarz promienieje jak przy żadnej innej publicznej okazji. Miłość do koni królowa dzieliła z lordem Carnarvonem, kierownikiem wyścigów. Byli przyjaciółmi od wczesnego dzieciństwa. Jego śmierć w dniu ataku na World Trade Center była dla królowej bolesnym ciosem. Królowę łączyła z lordem Carnarvonem piękna przyjaźń. Był kierownikiem jej toru wyścigowego. Królowa uwielbia gonitwy i doskonale orientuje się w kwestii hodowli koni. Mogli rozmawiać na ten temat godzinami i nigdy się nie nudzili. Gdy lord Carnarvon dzwonił do królowej nawet w porze obiadu, królowa zawsze odbierała. Z pewnością za nim bardzo tęskni. Konie królowej warte są kilka milionów funtów. Kiedy w 1982 roku królową odwiedził prezydent Reagan, dawny hollywoodzki aktor i właściciel rancha w Kalifornii, królowa chętnie pokazała mu kilka koni. Zapozowali też razem fotoreporterom.
Osobisty majątek królowej ostrożnie szacuje się na 400 milionów funtów. Trudno właściwie ustalić, jak bardzo królowa jest bogata, bo trudno oszacować wszystkie przedmioty, nad którymi królowa sprawuje dożywotnią pieczę. Korona noszona podczas ceremonii otwarcia nowej sesji parlamentu jest własnością państwa. Królowa ma także wiele klejnotów, wspaniałe posiadłości, pokaźny portfel inwestycji i wyjątkową kolekcję dzieł sztuki. Królewska kolekcja sztuki zapiera dech w piersiach. Są w niej obrazy Van Dycka, Michała Anioła i wielu innych mistrzów. Nie można jednak powiedzieć, że obrazy te są własnością królowej. Zamek w Windsorze, ulubiony dom królowej, również należy do państwa. Choć królowa żyje w przepychu i luksusie, znana jest ze swojej oszczędności. Królowa używa małego elektrycznego kominka o 3 stopniach mocy, ale najczęściej włącza go tylko na 2. Jest gospodarna. Księstwo Lancaster o wielkości ponad 200 km2 jest dawną domeną monarchów brytyjskich i angielskich. Obejmuje grunty rolne, zabytkowe budynki, osiedla miejskie i inne aktywa. Księstwo zapewnia królowej prywatny dochód rzędu ponad 13 milionów funtów rocznie. To pieniądze niezależne od corocznej dotacji finansowej parlamentu na pokrycie oficjalnych wydatków królowej jako głowy państwa i wspólnoty narodów. Królowa regularnie odwiedza księstwo. W ten sposób utrzymuje kontakt z wieloma dzierżawcami. Jak zawsze, ubiór królowej odzwierciedla jej pozycję, nie bogactwo. Królowa ma rzeczowe podejście do mody. Powtarza, że nie jest gwiazdą filmową, a jej ubiór powinien być adekwatny do wykonywanej przez nią pracy. Potrafi skrytykować zbyt wymyślne kreacje projektantów. Rękawy nie powinny być za długie, tak żeby można było wygodnie machać. Kapelusze nie mogą zakrywać twarzy, bo ludzie muszą ją widzieć. Królowa nosi na ustach wyrazistą czerwień. To ukłon w stronę fotoreporterów, ale też po to, żeby można ją było dostrzec z daleka. Wygląda pięknie w jasnych kolorach. Lubi odcienie żółci, różu, błękitu i fioletu. Bardzo dobrze wygląda też w ciemnych kolorach. W każdej pogodzie ma nienaganną fryzurę. Kiedyś zapytałam jej fryzjera, jaki jest tego sekret. Odpowiedział, że to kwestia brutalnej siły i lakieru do włosów. Królowa przyjmuje wizyty wielu światowych przywódców. W 1997 roku Nelsona Mandelę, w 1982 papieża Jana Pawła II i Ronalda i Nancy Reaganów. W 1991 roku gościem był prezydent George Bush Senior wraz z żoną Barbarą. W 1995 Bill i Hillary Clintonowie. Za obywateli wspólnoty narodów i poddanych królowej uważa się ponad 2 miliardy ludzi z 54 krajów na 6 kontynentach. 1/3 zagranicznych wizyt królowej miała miejsce do krajów wspólnoty. Wizyty tego typu promują współpracę i zacieśniają więzy handlowe między krajami członkowskimi. Królowa poznała wielu premierów państw wspólnoty. Każdy był dla niej równie ważny, co 12 premierów brytyjskich, od Winstona Churchilla po Davida Camerona. Wielu uważa wspólnotę narodów za mało istotny relikt przeszłości. Królowa uważa inaczej. Rolę monarchy Australii, Nowej Zelandii, Kanady i pozostałych 16 dominiów brytyjskich królowa Elżbieta II uważa za równie ważną, co rolę monarchy Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Walii.
Wszystkich swoich premierów traktuje na równi. Wszyscy we wspólnocie narodów uwielbiają królową. Ich zdaniem królowa się o nich troszczy. Rząd Wielkiej Brytanii już niekoniecznie. Ponadto królowa sprawuje władzę tak długo, że zdążyła zaprzyjaźnić się z większością przywódców wspólnoty. Wie, jaki kto ma problem, kojarzy ich rodziny i sytuację osobistą. Daje odczuć, że naprawdę jej na tym zależy. Królowa osobiście rozmawia z każdym szefem rządu ze wspólnoty. Choć królewskie wyjazdy są zaplanowane do najdrobniejszego szczegółu, czasem zdarzają się wpadki. Podczas wizyty królowej w Białym Domu w 1991 roku podium, przy którym wygłaszała przemowę, przewidziano dla wyższej osoby. Jakiś gamoń ustawił podium, przy którym przemawiała królowa, zbyt wysoko. Kamery z kolei były zbyt nisko. Twarzy królowej nie było dobrze widać, za to kapelusz doskonale. Co po niektórzy mówili o gadającym kapeluszu. Królowa również się z tego śmiała. Ma naprawdę świetne poczucie humoru. Przyjaciele królowej mówią, że ma wspaniałe poczucie humoru. Jest pełna autoironii i lubi dowcipy. Potrafi się śmiać aż do łez. O królowej krąży anegdota z jej pobytu w hrabstwie Norfolk. Była ubrana zwyczajnie z chustą na głowie, jak to podczas jej pobytów na wsi. W sklepie pewna kobieta zwróciła się do niej: wygląda pani okropnie, jak królowa. Cóż, to pocieszające, odparła królowa. Fontanna w Kensington Garden to pomnik ku czci Diany. Uroczyste otwarcie miało miejsce w 2004 roku. Diana wywarła na nasze życie znaczący wpływ. Bywały też i trudne chwile. Lecz wraz z upływem lat wspomnienia łagodnieją. Pamiętam przede wszystkim radość, którą przekazywała moim wnukom. William wiele się od królowej nauczył. Kiedy William rozpoczął naukę w Eton, każde niedzielne popołudnie spędzał na herbacie u babci na zamku w Windsorze. Królowa dawała mu lekcje z konstytucji. Nie wiem, czy to wymarzony sposób spędzania wolnego czasu dla nastoletniego chłopca, ale William z całą pewnością uwielbia swoją babcię. Na początku diamentowego jubileuszu panowania królowa złożyła oficjalną wizytę w sklepie Fortum & Mason. Nazwano ją wizytą trzech królowych, Elżbiety II oraz przyszłych królowych Camilli i Kate. Żonę księcia Williama, księżną Cambridge Kate, łączy z królową silna więź. Kate przywitano w rodzinie królewskiej z otwartymi ramionami. Królowa dba o to, żeby otrzymała ona wszelkie wsparcie, którego zabrakło Dianie i Sarze Ferguson. Za sprawą Kate monarchia znów zyskała na popularności. Królowa zaczyna siódmą dekadę panowania. Była świadkiem ogromnych zmian nie tylko w kraju i na świecie, ale także we własnej rodzinie. Mija 7 lat od ślubu księcia Karola z Kamilą, dawniej oskarżaną o zniszczenie związku Karola z Dianą. Uzyskanie społecznej akceptacji Kamili jako przyszłej królowej małżonki okazało się jednym z największych wyzwań korony. W jesieni życia królowa musiała zmienić wizerunek monarchii i ustabilizować ją po tragicznej śmierci Diany. Królowa dzieliła ze światem wielkie nadzieje w związku ze ślubem księcia Karola i Lady Diany Spencer w 1981 roku. 30 lat później, patrząc na ślub księcia Williama z Kate Middleton, może być pewna, że przyszłość monarchii jest wreszcie bezpieczna. Tekst polski Szymon Leociak. Czytała Agnieszka Postrzygacz.